Cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dramatyk 100 i witam was w specjalu na 500 widzów. Tak jak obiecałem, będzie to Q&A, no i myślę, że bez zbędnego gadania po prostu przejdźmy do pytań. Jak masz na imię, ile masz lat, czy masz zwierzę domowe lub ogrodowe, ile aktualnie osób przebywa w twoim domu, jakie jest twoje ulubione danie oraz gdzie mieszkasz? No i mam Jakub, mam 14 lat, mieszkam w Drelowie koło Międzyrzeca Podlaskiego. Mam kota, którego teraz niestety w domu nie ma, bym go wam pokazał, ale nie mam fizycznie jak, bo on gdzieś tam biega po dworze i nie wiadomo co robi. W każdym razie jest bardzo gruby i czasami nie może skoczyć na kanapę, ale to już to pomijając. Jakie jest moje ulubione danie? Myślę, że spaghetti, ewentualnie pizza. Mniej więcej w klimatach właśnie takich włoskich to chyba będzie moje ulubione jedzenie. No i to by chyba było na tyle, chyba odpowiedziałem na wszystkie pytania. A nie, przepraszam, jeszcze jedno. Aktualnie w moim domu przebywają 4 osoby włącznie ze mną, czyli mój tato, moja mama, mój młodszy brat, no i oczywiście ja. No, dobra, tak więc to by było na tyle z pierwszego pytania, no i przejdźmy do następnego. Kim jest dla ciebie widz? Kto twoim zdaniem jest twoim najlepszym widzem? No więc tak, widz jest dla mnie osobą, która po prostu mnie ogląda, która docenia to, że ja to tworzę, która również mnie wspiera finansowo, jednak no póki co jest oczywiście w niewielkim stopniu, ponieważ jak wiecie, na YouTubie dopiero od pewnego progu można wypłacić pieniądze. No w każdym razie, także jeszcze odpowiadając na drugie pytanie, no to wszystkich widzów traktuję tak samo. Nie ma, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Wszystkich widzów traktuję tak samo są to ludzie, którzy mnie po prostu chcą oglądać, którym podoba się to, jakie ja materiały tworzę. No i po prostu nie ma mojego ulubionego widza, nie ma lepszych widzów, nie ma słabszych widzów, są po prostu widzowie, którzy mnie oglądają, wszyscy są na równi. No i to by chyba było na tyle z odpowiedzi na to pytanie, tak więc przejdźmy do następnego. Czy programujesz w czymś? Jak tak, to w czym? No więc tak, programowałem kiedyś, jak wiecie, z mojej serii poradników do Unity, oczywiście w C#, nadal ten język pamiętam, ale teraz już aktualnie nie programuję, bo po prostu nie mam czasu, do czego jeszcze będę potem przychodził, ponieważ jest potem pytanie związane z tym, jak ja sobie organizuję czas, ale to tak jak mówię, przejdziemy do tego za chwilę. No i w każdym razie odpowiadając na to pytanie, to tak, na pewno w C#, chociaż tak jak mówię, aktualnie nic nie programuję, ale powiedzmy, że te języki jako tako znam. Czyli tak, C#, HTML, trochę liznąłem PHP i to chyba tyle. W niczym więcej nie programowałem, albo sobie nie mogę po prostu przypomnieć. No w każdym razie C#, HTML i PHP. PHP znam najsłabiej, HTML no powiedzmy średnio, C# też tak średnio. Wszystkiego tam nie znam, no ale coś tam napisać umiem. Jaki masz komputer i czy masz konsolę Xbox 360? No więc tak, jaki mam komputer? Teraz na ekranie myślę wam rzucę dokładną specyfikację i nie będę jej po kolei omawiał. Komputer jest już dosyć stary, trochę już nie wyrabia, jeżeli chodzi o najnowsze gry. No i także o montowanie i nagrywanie. No ale jakoś na nim działam, no i udaje mi się te filmy w miarę dobre robić. Oczywiście czasami dropi, no ale no tak jak mówię, no ten komputer już najnowszy nie jest i gier szczególnie z nagrywaniem za dobrze nie uciąga. No a właśnie po to, żeby grać w najnowsze tytuły, mam konsolę PS4. I odpowiadając na drugie pytanie, po prostu kiedyś miałem Xboxa 360. Nie był to mój Xbox, był to Xbox mojego wujka, którego ja powiedzmy przechowywałem i sobie na nim grałem w Assassin's Creed, w różne inne gry, na przykład FIFA i tak dalej. Ale ostatnio właśnie w te wakacje zakupiłem sobie PS4 po to właśnie, żeby grać w najnowsze tytuły, takie jak Wiedźmin 3 ostatnio, którego właśnie teraz ogrywam, Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Syndicate, chociażby jakieś dobre ekskluzywy na PS4, na przykład Infamous Second Son, także jeszcze mam Watch Dogsy i chyba wam właśnie teraz wymieniłem wszystkie gry, jakie mam na PS4. Nie o to chodziło w tym pytaniu, ale no, już tak przy okazji to powiedziałem. No tak więc to by chyba było na tyle, jeżeli chodzi o to pytanie. No i przejdźmy do następnego. Czy jak będziesz miał stronę, to mogę być moderatorem? No więc tak, na początku może przejdę do tego, że póki co nie planuję mieć strony. Wiem, że kiedyś pisałem wam na Facebooku o tym, że stronę piszę. Ja tą stronę nadal mam na dysku, na komputerze. Nawet udało mi się ją jako taką ładnie zrobić. Także napisałem działając skrypt w PHP,
który po prostu szczytywał z pliku XML z YouTube'a mojego kanału, po prostu szczytywał tytuły, opisy i tak dalej, po prostu listował to na mojej stronie moje najnowsze filmy. Jednak no niestety z braku czasu nie mogłem tej strony dokończyć, tak więc wątpię, że ona kiedykolwiek się pojawi, być może w wakacje, wtedy kiedy będę miał więcej czasu, żeby właśnie po prostu programować w HTML i PHP. A odpowiadając już dokładnie na to pytanie, jeżeli chodzi o moderatorów, no myślę, że moderatorzy na pewno by się na stronę przydali. Niekoniecznie to musicie być wy, niekoniecznie to musi być ktoś z widzów. Będą to po prostu osoby zaufane dla mnie, które by po prostu banowały, usuwały spam, no i tego typu rzeczy robiły. No i jeszcze jeżeli chodzi o moderatorów na streamie, to podejrzewam, że na początku będę organizował konkursy, jak już tylko będę miał w końcu ten zesrany światłowód, którego miałem mieć już pół roku temu, ale nadal go nie ma i nie wiem kiedy będzie. Najprawdopodobniej po końcu roku, ale no oczywiście to nigdy nic nie wiadomo, bo czemu mieliby to zrobić od razu. No i w każdym razie, kiedy by ruszyły streamy, myślę, że na tych pierwszych dwóch, trzech streamach robiłbym konkurs, po prostu ten, kto pierwszy by wbił na tego streama, automatycznie dostałby moda. Jeżeli byłby słabym modem, oczywiście bym go wywalał, bo nie chcę mieć jakichś takich słabych modów, którzy by w ogóle nie ogarniali. Poza tym moderatorzy to muszą być ludzie aktywni, którzy będą wchodzić na tą stronę czy na streama za każdym razem i po prostu pilnować porządku na czacie, w komentarzach, na forum, gdziekolwiek. No dobra, tak więc myślę, że to było na tyle, jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie. No i przejdźmy do następnego. Czy masz WhatsApp? Czy mam WhatsApp? Nie mam WhatsApp i raczej nie planuję mieć, póki nie będę miał nowego telefonu. Aktualnie to nagrywam telefonem taty, bo tutaj z przodu jest najlepsza kamera i ja widzę po prostu siebie i wiem, gdzie dobrze stanąć na tym green screenie i po prostu jak się ustawić tak, żeby patrzeć w kamerę prosto. No i właśnie jak będę być może miał nowy telefon, nie wiem kiedy, no to wtedy może WhatsApp sobie ściągnę. W każdym razie także, jeżeli chodzi o telefon, jaki planuję mieć, to jest Samsung Galaxy J5 albo po prostu Samsung J5, szczerze nie pamiętam. Ale naprawdę fajny telefon, patrzymy jego specyfikacji, jest naprawdę spoko. No i właśnie taki telefon bym chciał, tak więc jak coś, to tam chyba pod spodem w opisie jest strona z donatami stworzona na potrzeby streamów, ale oczywiście streamów nie ma, ale jeżeli chcecie, możecie tam coś wysłać, jak macie, nie wiem, na PayPalu jakieś resztki czy cokolwiek. No dobra, tak więc przejdźmy do następnego pytania. Czy zamierzasz grać z widzami w grę z własnym sojuszem? Na przykład Good Game Empire, Mobile Strikers, Boom Beach i tym podobne. Czy mogę z tobą pograć w inną grę niż War Thunder? No więc tak, jeżeli chodzi o te gry, które wymieniłeś w komentarzu na Facebooku, otarłem się tylko o Good Game Empire, nie za bardzo mi się spodobało, tak więc raczej w te gry nie będę grał. A jeżeli chodzi ogólnie o granie z widzami, to też raczej nie muszę powiedzieć, nie? A to dlatego, że po prostu ciężko jest się zgrać. Ja mogę nie mieć czasu, wy możecie nie mieć czasu. Powiedzmy, umówimy się nawet z tygodniowym wyprzedzeniem, coś komuś wypadnie, mi coś wypadnie. No i po prostu to będzie po prostu wtedy najgorsze, żeby się po prostu dogadać, kiedy byśmy mogli coś nagrywać. No tak więc, odpowiadając na to pytanie, to raczej z widzami póki co nie będę grał, ewentualnie na streamach, ponieważ wtedy zdecydowanie łatwiej jest się dogadać, bo odbywa się to wszystko na żywo. No to wtedy ewentualnie jakieś gry multiplayer czy coś. A odpowiadając na drugie pytanie, no to możecie mnie spotkać właśnie w War Thunder i oczywiście w Star Wars The Old Republic, jeżeli by ktoś kiedyś chciał. Może kiedyś będę pisał na Facebooku, kiedy będę nagrywał, to wtedy jak ktoś będzie miał Gwiezdne Wojny i będzie mniej więcej w tym samym momencie, gdzie ja, to będzie mógł po prostu ze mną pochodzić czy coś. Ile czasu poświęcasz na robienie, nagrywanie i montowanie filmów? Widzów? Czas na granie oraz życie prywatne? To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe pytanie. No i oczywiście zaczniemy po kolei. Ile czasu poświęcam na robienie i nagrywanie filmów? To zależy, bo powiedzmy odcinek z Rimworld, powiedzmy tak, będę mówił od początku nagrywania do zmontowania i wyrenderowania, w sumie razem z całym renderingiem, bez przesyłania, bo to już robię, kiedy mi się podoba. Kiedy na przykład gram w coś albo cokolwiek, to po prostu zostawiam przeglądarkę w tle i się przesyła. No to w każdym razie opowiadając tak, powiedzmy serię z Rimworld, potrafię to zrobić w półtorej godziny, potrafię w pół godziny powiedzmy nagrać, 25 minut, potem to w paręnaście minut zmontować i mniej więcej w 45 minut wyrenderować, no i mam gotowy film. Ale na przykład taki Q&A jak teraz, albo poprzedni film, albo następny, jeszcze nie wiem w jakiej kolejności to wrzucę, w każdym razie ten film o sportach zimowych,
No to nad jego montażem spędziłem już do tego czasu, kiedy to nagrywam, pewnie coś koło 5 godzin. Mam zmontowane 4 minuty. No i jeszcze mi ogólnie brakuje bardzo, bardzo dużo do tego, żeby skończyć to montować. Tak więc no to po prostu zależy od tego, jaki to jest materiał, jak on jest długi, jak bardzo ma być pocięty. Zależy także od efektów, no i ogólnie od kilkunastu czynników. Tak więc ciężko mi jest powiedzieć, ale tak średnio takim standardowym odcinkiem, powiedzmy do 2 godzin maksymalnie, więcej. No cóż, na widzów poświęcam myślę tyle czasu, ile potrzeba, ponieważ czasami jest tak, że jednego dnia będę miał 5 komentarzy, może nawet czasami trochę więcej, a czasami jest tak, że przez cały tydzień ani jednego komentarza nie mam, tak więc no nie mam czasu za bardzo dla was poświęcać, bo po prostu tych komentarzy nie mam na co odpowiadać, tak, bo rozumiem, że tutaj chodzi o to, żeby odpowiadać na komentarze czy cokolwiek. No to po prostu jak nie mam komentarza, to nie odpowiadam, albo jak uznam, że po prostu komentarz nie wymaga odpowiedzi, albo po prostu nie chce mi się, no to po prostu nie odpisuję, tak? No i myślę, że to jest taka odpowiedź na pytanie, bo raczej nie ma co się o tym rozgadywać. Tak więc lecimy do kolejnego podpunktu tego pytania, czyli czas na granie. No więc tak, jeśli chodzi o czas na granie, to nie mam go zbyt dużo, a to głównie przez to, że oczywiście jest szkoła i tak dalej, ale również właśnie przez YouTube'a, ponieważ gram w gry tak tylko i wyłącznie dla siebie, wtedy, kiedy nie mam dostępu do komputera, bo mój brat mi po prostu zabiera. To wtedy idę na PS-a, gram, tak jak już mówiłem, teraz aktualnie akurat w Wiedźminie trójkę, ewentualnie oglądam film na YouTubie. No i także właśnie do oglądania filmów ostatnio też mam bardzo, bardzo mało czasu. I często jest tak, że po prostu te filmy, które nawet chciałbym obejrzeć, pomijam i oglądam tylko te, które naprawdę chcę obejrzeć, takie, które myślę, że mi się najbardziej spodobają, a resztę po prostu omijam i raczej już do nich nie wracam, po prostu o tym zapominam. Jest to głównie spowodowane szkołą, wiadomo, bo praktycznie codziennie wracam do domu o 15, ale jest to spowodowane tym, że uczę się w szkole, która jest ode mnie oddalona 10 km i przez to muszę czekać do 15, aż moja mama skończy również pracować, akurat właśnie w tej samej szkole co ja, uczę angielskiego. No i po prostu muszę czekać do tej 15, żeby wrócić do domu. Przez to automatycznie czasami nawet 2 godziny tracę na tym, żeby siedzieć u dziadka i oglądać telewizję, czego bardzo nie lubię, bo telewizja jest słaba, YouTube lepszy. No i dobra, myślę, że to by było, jeżeli chodzi... No dobra, myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o czas, który poświęcam na granie w gry. Teraz przejdziemy do ostatniego podpunktu tego pytania, czyli do życia prywatnego. Szczerze, to mało na to poświęcam, najmniej z tego wszystkiego. Również takie same powody, dlaczego nie gram za dużo w gry dla siebie, bo nie oglądam dużo filmów na YouTubie. No po prostu tak jakoś wychodzi, że wolę YouTube'a niż życie prywatne. Dobra, to tak trochę zabrzmiało, jak był jednym wielkim no live'em, no ale trudno. Tak więc dobra, myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o to pytanie. No i teraz już przechodzimy do ostatniego. Czy nagrywasz filmy dla kasy, zabawy, czy tak sobie? No więc tak, filmy zacząłem nagrywać nie pamiętam kiedy, pewnie już z rok temu. Znaczy, kanał ogólnie istnieje dłużej, wtedy nagrałem bodajże 2 filmy z Assassin's Creed, jedynki i na tym się skończyło, bo już po prostu jakby no nie chciało mi się. A teraz nagrywam głównie dlatego, że po prostu ktoś to ogląda. To po pierwsze. Bo jeżeli by nikt nie oglądał, nie byłoby waszej aktywności, no to bym po prostu nie nagrywał, bo po co by mi to było, tylko bym tracił czas, tak? Ale również nagrywam to też dlatego, że po prostu bez tego nie miałbym co robić w życiu, tak szczerze. Bardzo często tak miałem wcześniej, kiedy nagrywałem regularnie filmów na YouTube'a, że po prostu nie miałem co robić. Nie chciało mi się więc grać, nie chciało mi się nic oglądać, albo filmów po prostu nie było żadnych nowych. Tak więc po prostu postanowiłem, że nagram sobie coś na YouTube'a, no nie? No i tak się zaczęło w sumie też moja przygoda z YouTube'em. Trwa do dzisiaj. No i właśnie tak bym chyba odpowiedział na to pytanie. No i dobra, myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że on wam się podobał. Przepraszam was, jeżeli coś zrobiłem źle, jakoś nielogicznie odpowiadam na pytania. Ale szczerze nie chcę mi się jeszcze raz oglądać na telefonie tego filmu i odpowiadać jeszcze raz na jakieś pytania.
Tak więc mam nadzieję, że takie odpowiedzi, jakie zobaczyliście w tym Q&A, Was satysfakcjonują. Mam nadzieję także, że jakościowo on wyszedł w miarę dobrze. Jak wiecie, jest to pierwszy film tego typu, chodzi mi o Q&A, no i także vlog w sumie też, który nagrywam, tak więc jeżeli coś zrobiłem źle, możecie napisać, co zrobiłem źle. No i ja się oczywiście postaram to poprawić, no ale to już zobaczcie w kolejnych filmach. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, ten Q&A Wam się właściwie podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć!